Proszę Państwa, dzień dobry. Postanowiłem zrobić coś innego dzisiaj. Zupełnie innego niż zazwyczaj. I zagrać sobie w to. Grand Blue Fantasy Relink. To jest gra, która miała swoją premierę w 2023 roku chyba. I miała takie bardzo dobre opinie na Steamie, jest wysoko oceniana. I miała wczoraj dostałem w promocji. Ona kosztowała dosyć długo, tam ponad 200. Teraz kosztuje 160 chyba 160 za nią zapłaciłem. Pomyślałem, a kurde, miałem na nią oko od dłuższego czasu. I to sobie kupię. No, trzeba w jakieś inne rejony gamingowe zajrzeć, bo te takie... Ostatnio te gry, co tak sięgam, gram w nie i tak gram i potem mi się nudzą. Jedyna gra, która mi się nie nudzi, to Assassin's Creed Odyssey. No ale to jest też stara gra, to już cały czas w nią gram, cały czas się bawię, więc może trzeba spróbować czegoś innego. Więc to jest tak, to jest jakiś JRPG. To jest gacha, ale taka gacha offline. Chociaż też można grać coś online, nie wiem, ale tam się nie wydaje pieniędzy. Być może się wydaje w jakiejś formie jakiś DLC. Palicho, no to jest single player, który chyba może być także kooperacją. W styczniu 2024 wydana, a to w tym roku, no to świeżutkie prawie. No była zniżka i pomyślałem, w ogóle zacząłem grać w tę grę i mówię, fuck, ale się dobrze bawię. Siedzę sobie tak na luzie, jakieś tam obrazki są, fajna grafika i w ogóle. Mówię, ach, pogram z ludźmi, pogadam sobie o pierdołach. Gra jest tylko po angielsku, po polsku to w ogóle te azjatyckie gry jakoś tak w Polsce się nie robi po angielsku. Tu po polsku się nie robi, więc musimy z tym jakoś żyć, ale język jest super prosty, więc nie każdemu to podejdzie pewnie, może część rzeczy przetłumaczę. Ale to tak, żeby się wychillować trochę na niedzielę, żeby spędzić, nie wiem, 8 godzin na streamie. To co? Zagramy sobie? To zupełnie nie moja bajka. Pograłem trochę, właśnie pograłem niecałą godzinkę. Mówię, ale kurde, fajne. Ale fajnie będzie z Państwem się pobawić to. Może nie będzie fajnie, może Państwo wiedzą, no nie, no Remig już, jak możesz. Chińskie bajki. Możemy sobie wybrać story, action i hard. Ja sobie wybiorę action, bo jestem action, jestem człowiek. Action rock. Zaczynamy z tym poziomem trudności pewnie. Można potem zmienić jakby co, jakby było za trudno. Zobaczmy, jakie to teraz robi się w Azji gry, które nie są pay to win. Bo większość gier, które stamtąd trafia, to pay to win właśnie do nas, nie? Nie, nieźle się zaczyna, już zapomniałem o tym. Te odgłosy takie na początek są bardzo, bardzo są... It's okay. No wszystko w porządku, ciii. To żeście Państwo zrozumieli na pewno. Gwiazdy na nas oczekują, nie możemy pozwolić im oczekiwać na nas za bardzo. No i co? Zaczynamy od napisania pierwszej strony tej opowieści? Można przeskipować, ale no nie chcę Państwu odebrać no, okazji do poznania tej historii dogłębnie. Ale ciemność u mnie jest, co? Spokojnie. Może ja się na chwilę zniknę stąd, żeby Państwu nie przeszkadzać, bo tutaj nazwiska producentów są i w ogóle. Oni by chcieli być pokazani pewnie. No trzeba sobie przyswoić ten... O proszę, mogę być kapitanem albo kapitaną. Oboje są bardzo młodzi, jak widać. Wybierę kapitana, no. Czy się będziemy nazywali Gran? Czekajcie. Nie chcę być przesadnie zabawny. Jakie byście wybrali imię dla mojego bohatera? Czekajcie, można to z klawiatury zrobić? Nie mogę. Come on. Nie wiem, jak tu się pisze. Oscar. Nie, niech będzie Gran. Powinienem D na końcu i Grant być. Patrzcie, jaki szczęśliwy, że jest. Patrzcie, jaki mamy statek. To są piękne rzeczy. Widowiskowe. Czy nie będzie kamerki w stylu VTuber? Powinienem zrobić to, ale nie wiem jeszcze jak. Nie jest sponsorowany. A tym z wami to jest. Strasznie jesteście czasami. Zega Grande Skydom. Now we're a step closer to finishing our journey. Yeah. Jak będziecie marudzić na czacie, to wyłączę.
i będę se grał sam. Myślałem, że zrobimy coś miłego, sympatycznego dzisiaj. I że wezmę was z zaskoczenia. Nie, nie potrzebuję naczać jakichś zachwytów, czy tam... No tak ono, no trochę żeby się wyluzować. No dobrze, proszę państwa, chyba możemy zaczynać na poważnie przygodę. Czekajcie, czy ja mam dobrze ustawiony? Chyba muszę sobie zmienić sterowanie. Sterowanie. Gdzie to może być? Na pewno nie tu. Tu raczej też nie. Może w gameplayu. Strasznie dużo opcji. Okej. Godzinkę pograłem, to... O, teraz rozumiem. Strasznie mi się podoba ta grafika, tego nie widać jeszcze tutaj, ale normalnie w świecie gry renderowane obiekty w dystansie przypominają akwarele. To jest fajny sposób na rozmycie, są wtedy obiekty mniejszej jakości, ale i tak wyglądają bardzo dobrze, bardzo malowniczo. Taki pastelowy styl. Ten styl, gatunek jest już prawie martwy, naprawdę? Kurczę pieczone, wydaje mi się, że w tą grę trochę ludzie pograli. What is it, Lyria? What do you think is out there? At the end of the Sky Realm, I mean. A wall, maybe? If there is, it'd be pretty tall. Though, now that you bring it up, I guess I've never thought about it before. Oj, będę timeoutował na czacie. Dzisiaj potrzebuję spokoju i wychillowania się, więc radzę uważać. Bo można dostać na tydzień timeouta za marudzenie. No idea, but I'm dying to find out. Jak się komuś nie podoba, pamiętajcie, są inne streamy. Ja tutaj przyszedłem się dzisiaj wyluzować i marudzących będę odsyłał na urlop. Ja kiedyś tam miałem takie skłonności do grania w JRPG i to były skłonności pod tytułem Final Fantasy 7 i 8. I to mnie wtedy rozbawiło i tak w zasadzie od tamtego czasu nie trafiłem na żadne gry, które by mnie tak wkręciły. Może to będzie takie. Mam skłonność do odchyleń? A to zadziwiające, że takie są pomysły. Nie ma nic wspólnego to, jak grafika jest, jak postacie są przedstawione. Z tym, kim jesteśmy. Oh, sweetie. I can't start giving away my secrets now. Oh, you never give me a straight answer. Because you've got no filter. Maybe you'll understand when you're older. Zip it! I've told you a bunch of times. Stop treating. Ja też mam poważne wątpliwości, czy ktoś może spędzić ze mną ten czas, na przykład na YouTubie, i uznać, że to jest spoko. To nie pasuje do mnie tak bardzo. Ale niech tam będzie. Play nice, Rackham. Aw, come on. Three against one? I was just teasing. Sorry for having a little fun. Ugh, if anybody's the immature one, it's Rackham. Oh, Eo. Just forget about him. Think about these new skies we get to explore. Zawsze mam taki problem w tych grach, że zanim w ogóle zaczniemy grać w cokolwiek, to jest tyle rozmów, które przedstawiają nam historię. Ale tym razem postanowiłem uzbroić się w cierpliwość i posłuchać na spokojnie i tak trochę dać się pochłonąć. Jak pozyskać nową widownię? Myślicie, że ten, że jest nisza? It's this new Skydom. Reminds me of my younger days.
Mam nadzieję, że rozumiecie wszystko. Mam nadzieję, że część z was przynajmniej wykazuje zainteresowanie tą historią. No, może jesteśmy w takim miejscu, że te azjatyckie gry trzeba przychylniej na nie spojrzeć, bo nam pozostają tylko gry zachodnie, które tam... No średnio to wygląda ostatnio. Proszę bardzo, opanowaliśmy rozmawianie i chodzenie podstawowe. Dokąd ja zmierzam? O! Heads up! We got monsters! No! Back off! Jednak akcja. Lyria's in trouble! Get to her quick! How'd I miss a whole flock of wyverns? Were they hiding? Okej. Podstawowe instrukcje, jak wykonywać ataki. Trochę walczyłem tutaj, muszę przyznać. I nie ma tu za dużo myślenia. Nawet w tym trybie akcji to się po prostu naciska guziki. Jest coś takiego jak podstawowy atak, jest combo i combo finisher. Tylko nie do... No i są też uniki. Trzeba robić uniki. Ale też przeciwnicy nie sygnalizują tak bardzo tych uników. Znaczy nie sygnalizują momentu. I czasami można unik zrobić za wcześnie. Ale teraz to na spokojnie. Można się zablokować. Sterowanie jest zupełnie inaczej. W innych miejscach są uniki niż te, do których są przyzwyczajone. Jestem przyzwyczajony. Nawet mi nie dali szansy samodzielnie spróbować. No ale dobra. No właśnie, jakoś tak cieszę się, że tu jest ten tryb akcji. Ale z drugiej strony, turowy w JRPG-ach jest zawsze ciekawszy niż w tych zachodnich. Znaczy inny jest, powiedziałbym. Na razie ta walka jest taka tutorialowa, patrzcie, kurde, akcja będzie. W sensie magiczna. Wszystko było jasne. Sami nieletni tutaj są. Znowu tu napisy wyskakują, a ja je ukrywam. Ja mam takie, jak patrzę na tę grę, to mam wrażenie, że ktoś, kto to robił, naprawdę włożył w to serce, nie? To są takie obrazki, które wychodzą poza nasze przyzwyczajenia i zrozumienie gier, ale no patrzcie, kurde. Te moce, te takie... Czuć tam miłość do tego gatunku. Widać, że tu chodzi tylko i wyłącznie o granie i o ciekawe postacie, nie jakieś światopoglądy, jakieś tam pierdo. Próbowałem Persony jakiś czas temu, może wrócę do tego. Personie zgubiłem się chyba w jakichś kanałach czy coś, latam w tej i we w te, nie mogę znaleźć wyjścia. Chyba nasz podręczny smok się zbuntował. Czy długo gram? Nie, dopiero żeśmy zaczęli. 14 minut temu chyba. Jak to jest, masz podręcznego pomagiera i ten podręczny pomagier, no niestety, cię nie lubi nagle. Czy będzie recenzja? Panie kochany, 10 na 10. Tak raz zmieniła moje życie. Ja tylko gram w 10 na 10. Nie ma żartów. Jest dużo takiej symboli na tych przy tym ataku. Ja nie wiem, gdzie ja mam, kiedy mam unikać. Jeszcze do końca. Just like that.
On my mark. Jakieś buffy rzucają, czy coś na człowieka, ale to ja nie kumam. Nie wiem, czy ja powinienem wiedzieć coś. Wcześniej? Czy mogę nie wiedzieć? I po łapach go, smoka. Na pewno jest to cholernie widowiskowa zabawa. Chyba do tego stopnia, że wy niewiele widzicie tutaj. A kurde, chyba mnie trafił. Się zagapiłem na czata. Taki jest skutek. Ale zakładam, że przetrwamy tę pierwszą walkę. No, chaos jest straszny. Na pewno. Uciekaj, unikaj. Come on, ship. Don't fail me now. Time bombs are ticking, people. Kurde, ledwo żyję. Smię zarąbię ten smak. Ale robiłem uniki, robiłem. To powinienem się chyba dać czasem poleczyć, tu, na tym obszarze stać. Kurde, znowu nie zrobiłem uniku. Nie czaję tego, kiedy robić uniki. Bo nie wiem, w którym momencie powinienem. Wiem, że coś się zbliża, nie? Robię uniki akurat wtedy, kiedy robię. Teraz mi się chyba udało uciec. To on czeka i dopiero potem atakuje, jak już wyląduje. Trochę mi się z Deathwingiem przypomina starcie. Nie wiem, czy to dobre jest wspomnienie. He's too tough. You guys think we'll make it through this? Hey, we're not licked yet. Okej, na czerwono były zaznaczone te ścieżki pazurów. Chyba mnie podleczyła trochę nasza healerka. Okej. Teraz już coś widzę. Ale nasz statek chyba nie przetrwa tego. Strzałka do góry to leczenie. Aha, faktycznie mam jakieś kamyczki. Okay. Dziękuję. Teraz coś tam próbowałem przyblokować, ale nie wiem, czy to był dobry pomysł. No, powiedziałbym, że odrobinę bardziej widowiskowe niż barka z Deathwingiem. Chyba nasz statek powietrzny się ten rozpędził. Wyraźnie jest wkurzony ten smok. Coś mu się stało. Pewnie w tym miejscu, w którym żeśmy przylecieli. Coś niedobrego. Ja już jestem w środku w tej grze. Jezus. Skyfall się ładuje, cokolwiek to jest. Chyba będziemy go taranować. Patrzcie, jak statek pędzi. No i właśnie, jest przyciśnięty. Jest. Tniemy go teraz, tniemy. Niezły sposób na otwarcie tej historii. Dobra, przetrwaliśmy. Znalazłem jakieś rzeczy. Coś ta dziewczynka straciła kontrolę. Really had me worried there. Lyria! Oh.
Łapią bohaterze. Jeez, patrzcie, jakie dramaty. Lyria! Captain! Burn! Whoa, back up! I can't! They're too heavy! No i proszę. Polecieliśmy gdzieś. Pierwszy rozdział, proszę państwa. Zachodni przyczółek? Co to jest Frontier? Przyczółek? Tak? Można tak powiedzieć? Lyria's voice echoed through the darkness. Chociaż Frontier to jest takie miejsce, z którego zaczyna się eksploracja nowych obszarów chyba, nie? Nie wiem, czy po polsku jest dobry wyraz, który to opisuje. Just like the day we met, before this whole long journey began. Though I could barely use my sword, I tried to protect Lyria from the Empire. No trochę tej historii. Ta Lyria to jest jakaś ważna postać. Że nasz bohater ją uchronił przed Imperium, czymkolwiek Imperium było. No ale tak to jest, jak się wchodzi do kąpieli, jak już woda... No to jest, w sensie chciałem powiedzieć, że to jest chyba trzecia część? Czwarta? Nie wiem. Nie sprawdzałem tego. Ktoś mi powiedział, że to dobre jest. Take my power. Let it guide you. Let it become your strength. I know you can do this. Ona chyba nas ożywiła, czy coś. Nie wiem, czy to po lądowaniu, czy to jest stara historia, czy to jest aktualna. Lyria gave half her life to save me. Her gift gave me the push I needed to pursue my own. Ale to jest chyba po to, żeby to jest chyba po to, żebyśmy trochę poznali tę historię tych postaci wcześniej. Niezależnie od wszystkiego, my żyjemy dlatego, że ona połowę swojego życia oddała. Trochę się dziwnie czuję, tłumacząc takie dosyć proste dialogi. Are still continuing our search. But someday we'll find it. Mechanika jest taka jak w typowych grach gacha, że mamy załogę i mamy towarzyszy i można powiększać tę załogę. Chociaż o ile się orientuję, można grać głównie tym naszym bohaterem, natomiast jako kompanionów możemy mieć innych różnych. Ale to zdecydowanie jest taka gra, przy której trzeba się przygotować na to, że trzeba trochę poczytać, posiedzieć, uspokoić się, zrobić sobie kawkę, jedną, drugą. Jak to fajnie wygląda. To, co mówiłem, że te obiekty w dystansie nie są rozpikselowane, jak to zdarza się w większości gier, tylko są takie pastelowe, akwarelowe. Na początku myślałem w ogóle, że to jest jakaś tam tekstura taka. Ale to można pójść sobie tam zupełnie spokojnie. Mapę można wyświetlić i skarby znaleźć. Takie, proszę państwa, przyjemności. No i tak za każdym razem, jak patrzę na grafikę tego typu, jak to chodzi dobrze, to sobie myślę, rany boskie, czekajcie, czy ja mam... Będzie wam przeszkadzało, że ja tu jestem? Tu zasłaniam umiejętności częściowo. Nie wiem, jak się ustawić, żeby... Najlepiej, jak się tak ustawię na chwilę. Nie musicie mnie widzieć cały czas, nie? Mogę być na całym ekranie. Zobaczcie, jakie to są. Tak dużo się inwestuje czasu i pieniędzy w grafikę. A to jest bardzo prosty, podejrzewam, system tutaj. To generowanie grafiki to daje dosyć dużą wydajność. Myślę. Nawet na bo niektórzy mówią, że to jest... wygląda jak gra mobilna. No i co z tego? Właśnie o to chodzi.
Nie chodzi o to, kurde, jak gra wygląda, tylko jak działa, jaki jest gameplay, jaka jest historia. Za dużo uwagi poświęcamy właśnie na takie pierdoły. Górny prawy róg, będzie spoko. Może, może. No, fajnie, że na mapie... Czekajcie, coś tu pominąłem. Można tak biegać. Szkoda, że tej mapy nie można sobie odpalić. Że nie można sobie tej mapy odpalić gdzieś tam w narożniku. Też mam takie raczej uważam, że grafika powinna być estetyczna przede wszystkim. A najważniejsza rzecz w grze to powinna być grywalność. Historia. I to powinny być priorytety. I dopiero jak się to dobrze zrobi, to się powinno inwestować w jakieś graficzne wodotryski. To nie jest grafika gier mobilnych? Nie, no myślę, że jest lepsza, ale jak sobie tak popatrzę na Genshin Impact albo ten Withering Waves, chyba dobrze wymawiam, no to tam grafika jest podobna i też na urządzeniach mobilnych też jest taka, więc... Bo tam jest jeszcze jakaś skrzynka. Strasznie mi się podoba to ten sposób renderowania obiektów w dystansie. Przez to, że grafika jest taka bajkowa, to można sobie właśnie na taki akwarelowy styl pozwolić i to super fajnie działa. Interfejs jest mobilny. Ja wydaje mi się, że interfejs jest charakterystyczny dla azjatyckich gier. Oni mają ten styl od lat. To jest dokładnie to samo, co w Final Fantasy było. Że przedmioty nie są z postaci ikon. O, jeszcze jedną skrzynkę zapomniałem. Nie są w postaci ikon, tylko są w postaci napisów. Ten sam pomysł, co lata temu w Final Fantasy. Wczoraj sobie odpaliłem jakiś starszy film z Genshin Impact. I naprawdę fajnie to wygląda. I chyba jak grałem w Genshin Impact, to miałem takie też spostrzeżenia, że po cholerę komu lepsza grafika, nie? Są inne rzeczy, nad którymi trzeba pracować niż nad grafiką. Zastanawiam się, czy to jest... Na pewno coś takiego jest dużo łatwiej stworzyć niż ultrarealistyczną grafikę jak w Cyberpunku, nie? Kurde, jak to wygląda. Niesamowicie. Nie chciałbym czegoś przegapić, bo tutaj... O, patrzcie państwo, kurde. Muszę się zastanowić nad jakimi... Na co ja powinienem zwracać uwagę? Takie światełka niebieskie. Nice. Okay. To głupie jakikolwiek skarb zostawić, nie? Tutaj ten fragment jest liniowy, ale wydaje mi się, że większość tej przygody toczy się w otwartym świecie. Mamy trochę dialogów w tej grze, rzecz jasna, ale to właściwie nawet nie trzeba chyba tych dialogów. Ja je znam na pamięć, bo tam raz przeszedłem ten fragment. Na pamięć. Słuchałem uważnie. Nie? Ale te gry są tak skonstruowane, że w zasadzie nawet nie musisz znać języka, żeby rozumieć historię. Był statek, spadli ze statku, była walka ze smokiem, rzecz jasna. Oh shit. Jest to początek. Okej, dosyć wyraźnie sygnalizują atak. Nauczymy się tego. Już nie jestem do końca pewny, czy potrafię odróżnić konieczność bloku od... Co można... To chyba trzeba uniknąć, nie? Jak na czerwono. Nie jestem przyzwyczajony do tych mechanizmów oznaczania przeciwników. Focus. Nice. I kamera nieźle pracuje. Yeah.
Zastanawiam się, po co są lekkie ataki i ciężkie ataki. Nie widać różnicy w zużyciu jakiejś staminy czy czegoś. Lepiej ciężkimi atakować. A, jeszcze są skille. No i proszę. Jaki jestem potężny rycerz. Wiesz, czuję, że ta dziewczynka ma z 1000 lat, albo coś w ten deseń. Talk about close call. I'd almost given up hope. Thank you for saving me. We're just happy you're safe. Co to było? Arts. Cholera, nie zwróciłem uwagi, przekliknąłem się. Dobra, tu są itemy leczące. Wiem, że na górze jest leczenie. Nie wiem, co jest po lewej, nie wiem, co jest na dole, nie wiem, co jest po prawej. Po prawej wygląda jak jakaś mana, ale many tutaj nie mam za bardzo. Więc trudno powiedzieć. Dobra. Też mapa. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony za dużo pokazują. Fajnie jakby te na tym radarze na górze. Ja bardzo lubię to od czasów Skyrima i też w Odyssei często z tego korzystam, że ten górny pasek jest fajnym radarem i... Oj, nie ten guzik. Fajnie by było, gdyby było alternatywą dla otwierania minimapy nieustannie. Throne of Liberty, ktoś zapytał. Jeżeli chodzi o gry MMO i gatunek, no i te takie praktyki pay to win, to jakoś tak gorzej mi to wchodzi. To nawet jak sobie pogram w taki First Descendant ze świadomością, że to jest free to play i że to jest pay to win, no to wiem, że pogram sobie trochę przez chwilę. MMO jednak wymaga trochę większego zaangażowania i więcej czasu trzeba poświęcić. I nie do końca lubię pay to win MMO. Czy nie mam w opcjach możliwości ustawienia radaru? Na pewno mam, ale to, co się wyświetla na radarze, to raczej nie wchodzi w rachubę. Let's see. Te włosy mają dziwną fizykę. Ja wydaje mi się, że ta dziewczyna to jest jakaś taka istota magiczna. Jej włosy się zachowują tak, jakby cały czas były pod wodą. Nie u wszystkich postaci tak się zachowują te włosy. Ale może to. Szlak wie. Może to jakieś takie... Nie poświęcili temu tak dużo uwagi. Okej. Obrażenia elementalne. Rakenley! Cholera wie, kurde, co one robią te. Te ptaszory. Udawne są, no okej, na umiejętnościach. Dawaj, młody! O, shit. To im więcej mam tych kombosów zadam, ten art się zmienia, tak? Art 4. Sztuki walki zakładam. Smok się tutaj rządzi. Zobaczmy. Są jeszcze jakieś rzeczy do znalezienia na tej mapie. Nie, czy nie ma opcji ustawienia radaru? Nie, chyba nie ma. Nie ma. Tu jeżeli chodzi o możliwość modyfikacji interfejsu, to w tych grach jest mocno ograniczone. A nie chce mi się teraz chodzić po opcjach i szukać. Że co? Że nie chciałbym, żeby moja żona wbiła podczas grania? Moja żona to nie do bardzo się grami interesuje. Ona nie będzie widziała różnicy między tym a Cyberpunkiem. Z jej perspektywy to wszystko jest to samo. Gra to gra. Just like that. This should do it.
zamartwiony kamień. No i zobaczcie, prawie coś przegapiłem. Tam coś jeszcze jest. Okej. Nie pozostawimy żadnej skrzynki, nie? Eksploracja jest ważna. Nice find. Teraz to zrozumienie, do czego służą poszczególne itemy, to będzie dopiero przygoda. Jakby większość tych systemów w JRPG-ach to potrafię sobie przypomnieć, bo te rzeczy są jednak do siebie podobne, niezależnie od tego, ile lat minęło. Ale na przykład do czego służą jakie itemy, to już jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Pamiętam, na mapie chyba tu jeszcze było coś ciekawego. What's this? Neat. Proszę. Cały czas mi się wyświetla ten napis Arts 4. Zakładam, że to jest po prostu combo. Im więcej używam umiejętności, tym większe obrażenia zadaję. I być może ono się resetuje, jak obrażenia otrzymam albo coś. Czy jest szansa, żeby... Już nie przesadzajmy, nie? No, ledwo zacząłem grać w jedną japońską grę i już zaraz pytania o Personę 5. Come on. Dajcie. Nie zostałem nagle zadeklarowanym fanem JRPG-ów. Potrzebowałem po prostu dobrej przygody fantasy. Z bohaterami i w ogóle. Oho. A, widzę, że wystarczy zejść mu z drogi. On i tak wykonuje atak w tę stronę. Więc nie muszę się martwić tym, że zrobię unik za wcześnie. Shit. Trafił mnie dziad. Ta dziewczynka to mogłaby nas trochę leczyć od czasu do czasu, na przykład. I to jest boss. Rozumiem, odróżnił ataki naszych od... Shit, nie mogę uniknąć. Ale mnie przyparł mnie do ściany. Okej. Jezus. Nigdy w to kółko nie mogę trafić. Tam jakieś buffy chyba lecą. Albo może nawet leczenie. Ale widzę, że on też się skupia na innych sojusznikach moich. Okej. Żeśmy go ogłuszyli. I można się linkować teraz. Amazing as ever, Catalina. All in a day's work. Jest jeszcze coś, Boże. Okej, linkujemy się z sojusznikami, tak? Są chyba jeszcze jakieś dodatkowe mechaniki. A, link 16%. Okej, potwór przechodzi w overdrive. A, dobra. Okej. Czyli krótko mówiąc, trzeba raczej przeczekać to, te akcje i łupać do niego z dystansu. Wyraźnie wkurzony jest. Ja też wolałbym strzelać z dystansu, kurde, muszę na z bliska. A ja mam jakąś manę? Być może te ataki... Dobra, na razie jeszcze nie doszedłem do tego. To ja nie muszę wielkiego udziału w tym mieć. Moi sojusznicy załatwiają sprawę mocno. Okej. Okay. O tak.
Catalina, państwo coś widzą? Ja nie bardzo, ale to nie o to chodzi chyba, nie? I'm clear. Piercing. Punishment. Dio. I know. Okay. Bring it. Jesus. Shit. O, rany boskie. Pełne odpalenie nastąpiło. Można to automatyzować? Okej. Okay. Looking good. Ta-da, ta-da. Wygrałem, jakby państwo nie zauważyli. Glad we made it in time. Może faktycznie powinienem Monster Huntera spróbować. Już powoli się zbliża premiera nowej części, nie? Rosetta! Quaken! Do forgive me for being late, Captain. Hope you save some fun for me. Ooh, looks like everyone's no worse for wear. Oh, thanks for the save, Eugen. Lyria, about what happened with Bahamut. Do you have it under control now? Yes, I think I do. Ten głosik. Why did it flip out on us? I don't really know. Well, hanging out here isn't. Bahamut to ten smog, gdyby państwo umknęło. Dlaczego się zbuntował, nie wiemy. Dziewczynka najwyraźniej ma nad nim kontrolę już teraz, ale nie ufałbym temu. A czym się różni Monster Hunter World od Monster Hunter Rise? Rise to jest taka wersja trochę na Nintendo Switch, na... Let's go check out that town then. Yeah, that's a good idea. Rise jest nowsza. Then it's settled. Into town we go. Oh, wonder if they got any plump, juicy apples. Zapomniałem, mam na liście Monster Hunter World, ale wyleciało mi z głowy zupełnie. I tak wczoraj pomyślałem, ach kurde, zagrałbym w coś innego. I to jest pierwsza rzecz, jaka mi wpadła w oko. My tummy always picks the worst time to growl. You heard Lyria's stomach. Let's go find that town. Ja ile pamiętam, Monster Hunter Rise, jak wyszło, to tak się spotykało z nie do końca przychylnymi opiniami. Coś tam nie pasowało ludziom. Kurde, ale mam obfitą drużynę. Czy ja ich mogę jakoś podleczyć? Czy to się nie da tego zrobić? Wiem, że mogę siebie podleczyć, ale... palicho. Dojdziemy do tego, pewnie. Horizon? Forbidden West? Warto. Jak ci się spodobała pierwsza część, to dwójka ci się spodoba jeszcze bardziej. Więc ewidentnie jest lepsza. Chociaż w dwójce już nie ma tej tajemnicy, która była taka ciekawa w jedynce. Nie, nie grałem w Nioha. Ja w ogóle w gry azjatyckie bardzo, bardzo rzadko. No, u mnie to było Final Fantasy. W zasadzie to czekam na Final Fantasy Rebirth na PC-cie. No, wakacje są, można sobie pograć w takie nietypowe gierki. Ciemność widzę. No. Bardzo ładnie. Oh boy. This town is nice. Z reguły ta gra ma w sobie coś takiego, że z reguły nudzą mi się rozmowy. A tutaj jak już musisz się oswoić z tym, że tych rozmów jest dużo, jakoś zupełnie inaczej. Jest.
Me? But I feel fine. You've had a rough afternoon today. You shouldn't push yourself too hard. I know, but we're in a brand new town and I want to explore it with everyone. Well, Captain? Czy Dragon Questa grałeś? Chyba nie. Nie pamiętam. Enjoy some time to yourselves, everyone. Yay! Where you guys get your energy from? If Lyria's up for a little excursion, then I don't see the harm in it. In the meantime, I'll grab the Grand Cipher. Should be a dock around here somewhere. As for me, I'm hankering to try the local brews they got in these parts. Nioh? Nioh to chyba bardziej jest taki soulsowy. Z rzeczy, które na pewno mi umknęły i na które wiele osób mi zwraca uwagę, ta automata. Ugh, you don't deserve anything. You're all too much. Anyway, after exploring for a bit, let's meet back at that big building over there. Nie, wszyscy się lubią, fajna drużyna, takie family friendly. Nie ma jakichś sztucznych konfliktów. Come on! I want to take a look around! I can't wait to explore! I love visiting new places for the first time! Okej, okay. Tu jest coś takiego jak... Dziennik Lirii, bo ona chyba zapisuje te wszystkie nasze przygody. Przeciwnikach, o, patrzcie państwo. Jakby przejrzenie tego wszystkiego. 11 lat, 131 cm wzrostu. Jugen, 50 lat, to nie wygląda. 174, Rosetta, 165. A nasz kapitan ile ma? 170. A, wiek, Lyria, wiek nieznany. No, to widzicie państwo, to 1000 lat minimum. Katalina, 24, 169, to jest obiekt naszej miłości, tak myślę sobie. Bo tutaj z tą dziewczyną to trudno powiedzieć. Za bardzo jest. Jezus, jakie to urocze jest. Normalnie nie mogę. To jest takie urocze, że oszaleję. Przesłodzę się. Ten dziennik jest taki obszerny, że aż się wczytuje jako osobna gra. I have to say, you're a real lifesaver. Well then, see you next time. It's always a pleasure. Czy jakiś inny gatunek gier będzie poza RPG-ami u mnie? Czasami jest, jak jest dobra gra. To sobie pogram. Szkoda, że nie ma tej polskiej wersji językowej tutaj, nie? Nawet w tekstach, co to byłby za problem? Jakiś młody biznesmen. Jesus. On też pewnie nie wiadomo ile ma lat, pewnie z 1000. Okej, pohandlujmy. Handel skarbami. Co my tutaj mamy? Mamy tak. Jakiś tam mamy fragment czegoś? A. Okej, to podejrzewam Fortitude, to pewnie będzie coś, jeżeli to jest z żywiołami, to jest powietrze, to będzie pewnie ziemia, nie? Fortitude. Tak czy inaczej, można to przehandlować mu. I się za to dostaje jakieś monety Rafała. Oglądaliśmy wczoraj z narzeczoną twój materiał sprzed 12 lat, a konkretnie kilka odcinków serii vlogów. W odcinku 4 obiecywałeś Mikołajowi, że pokażesz mu Teksas. Proszę. No dobrze, że on... Dobrze, że on nie pamięta tego. Okej, przehandlujmy to. Ciekawe, czy zgarnąłem wszystko, co było do zgarnięcia. Czy coś mi umknęło w tym świecie gry. You must be the one Sierra mentioned. Let me take a peek at your gear. Okej. Poprawić można bronię. Niech będzie nasz bohater.
Zastanawiam się, jak to robić. Czy poprawiać bronię wszystkich, czy tylko naszego bohatera? Jeżeli będę zmieniał tych towarzyszy, to może nie ma sensu inwestowanie w nich. Nie? Jeszcze nie do końca rozumiem tej gry, więc no niech będzie. Na razie tutaj zainwestuję w miecz czempiona. Okay. I można zdjęcia robić też. Może sobie zrobić zdjęcie w trybie foto na okładkę. Jakieś zadania poboczne. Rany boskie. Normalnie w grach to tak zwane quest huby są irytujące. Idziesz, chcesz sobie powalczyć, pomordować przeciwników, a tu wchodzisz 30 osób, z którymi trzeba pogadać. 7 vendorów, których trzeba zrozumieć. No, trzeba mieć mindset odpowiedni na takie gry. Ahoj, Captain. Enjoying yourself? Oh, brother. At least one of us is, that's for sure. Come here. Let you in on a tip I heard. Word is there's a village that runs a mining operation on a nearby island. One more for the... Krótko mówiąc, ten 50-letni strzelec. Co on ma za rękawki? Kto by myślał? Te ciuchy. No ale dobra, on lubi się napić. Czyli swój człowiek. He takes such good care of it. Huh. Airship of that size is a first for me. Sorry for pushing you guys. Tu, gdyby państwo byli zainteresowani, no to jest facet, który zajmuje się naszym statkiem powietrznym i znalazł niniejszym miejsce, w którym można by zadokować i naprawić. Well, look who it is. I managed to find a place that can patch up the grand. W ogóle ja bardzo lubię te takie gry, w których mamy jakiś pojazd i ten pojazd jest takim ruchomą bazą. To było w Mass Effectie. W Mass Effectie się w tym zakochałem rozwiązaniu. I potem wiele gier wykorzystywało ten schemat. Między innymi także The Outer Worlds i pewnie kilka innych. Dzięki temu to jest taka opowieść o podróży, którą zawsze lubię. Co mnie skłoniło? No, od czasu do czasu potrzebuję się oderwać od tych tradycyjnych gier, w które gram. Okay. Thanks for cheering me up. There's that smile. Besides, we're in a new skydom. Let's see some more enthusiasm, huh? Anyway, I'd better go move the Grand Cipher before anything happens to her. Go have fun. I got ta chyba jest jedną z najlepszych w tym gatunku. Ale podejrzewam, że jest kilka rzeczy, które mi umknęło. No ale to dobrze. Może kiedyś się przekonam totalnie, to będę miał co ogrywać. Zawsze zazdrościłem ludziom, którzy lubią ten gatunek. Bo mają tyle gier do wyboru, z których ja w ogóle nie korzystam. Hey, what you looking at? You dumb lizard! Don't sneak up on me like that! For the millionth time, I ain't no lizard! So, what you doing, Neo? Checking out the makeup selection. Makeup? Ona ma 11 lat. Rany boskie. Elegant lady knows the importance of looking her best. I see. I still don't know anything about makeup. You're naturally pretty, but a dab here or there could bring out a whole... Nie ma to jak naturalna uroda, to prawda. Really? I don't know if that's me at all. How about this? Next time we'll do our faces together. With Rosetta's tutoring, of course. Aren't you curious how Mirio will look, Captain? Jeszcze ta wiekowa czarodziejka z dużym dekoltem będzie uczyć makijażu młode dziewczynki. Sounds like a good idea. Maybe I can be a sophisticated lady too. Jesus. Gee, what a selection. I don't know what most of this stuff is for. Może jeszcze coś tu mogę sprzedać mu.
karty dla nowych... No właśnie, patrzcie, ile tu jest różnych postaci. Wiem, że są jakieś DLC z takimi postaciami jeszcze. Ale na razie nie jestem w stanie pojąć statystyk tych. A wygląda na to, że tu można kierować kimś innym niż kapitanem, czy nie? Taka perspektywa jest, jakby się dało. Siegfried. Siegfried. Rany boskie. No ale jeszcze nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Nie mam żadnych addonów. Okej. Tu mógłbym coś sprzedać. Zaraz, to jest kupowanie czy sprzedawanie? Bo miałem te Fortitude Shardy i sprzedałem je za te coiny. A głupieje, jeszcze nie wiem, o co chodzi. Może z czasem. Nie ma sensu wszystkiego poznawać od razu. I ponoć nie ma sensu brać wszystkich questów pobocznych od razu też. Lepsze to, niż to, co się ostatnio odwaliło w Poznaniu na Marszu Równości. Słyszałem te... To Marsz Równości w Poznaniu podejrzewam, że był skromny jeszcze w porównaniu do Marszu Równości w San Francisco. Bo też na TikToku mi się wyświetlają ostatnie opowieści ludzi, którzy Marsz Równości w San Francisco. Był specjalny zakątek dla perwersów. Ale co nie będę opowiadał. I to normalnie na oczach dzieci tam się odbywały czynności. Określane normalnie w normalnym świecie jako perwersyjne. Nie wiem, jak to w Polsce wygląda. Ja nigdy nie byłem fanem Marszów Równości. Zawsze mi się wydawało, że to jest przegięcie. Ale... What's Rosetta doing? Probably better not to ask. Z jednej strony ja lubię, kiedy człowiek celebruje swój charakter. Nie lubię, kiedy człowiek celebruje swoją seksualność za bardzo. Ale ja jestem ze starego świata. Hi, Rosetta. Nice of you to drop by, Lyria. Come to see my part of town? Actually, I wanted to ask you how I could help the krill. Ja na Steamie w to gram. Is that so? Well, I'd say there's no need to stress out about it. Co to znaczy celebrować charakter? To kim jesteś? Twoją inność? Jeżeli twoja inność się realizuje głównie poprzez twoją seksualność, no to tego nie jestem fanem. Dla mnie seksualność jest rzeczą intymną i powinno się ją zachować. No powinno. No mówię, jestem ze starego świata. Ale nie wciągajcie mnie w te tematy. Gramy sobie w gierkę, kurde, dla dzieci. Znaczy nie dla dzieci, ale o dzieciach. Whatever you want to share with us. Po co mi ten temat teraz? Better than complaining all the time. That's like the opposite of being helpful. You're right. Okay, I'll write the best guidebook ever. No, mówiłem, że ona lubi pisać dzienniki, dziewczyna. I can't wait to read it. Such a refreshing breeze. Jeszcze jedna rozmowa nas tutaj czeka. Ale muszę wyskoczyć do toalety. Zaraz wracam. Myślę, że będzie okazja, żeby pogadać o różnych rzeczach tutaj, ale... Czy o marszach równości musimy? Za wszelką cenę. Największy plus japońszczyzny to właśnie, że lubią być bezpoglądowi z góry. Myślę, że są poglądowi też. Ale nie wiem, czy przy każdej możliwej okazji. Nie wiem, jak to jest. Też za mało grałem w gier japońskich, ale generalnie jest tak, że artyści, którzy tworzą gry, no mają różne poglądy i często te poglądy wypowiadają w swoich dziełach. To jest dopuszczalne, nie? W sensie dopuszczalne. To jest absolutnie normalna rzecz. Ale fajnie, jak poglądy są przy okazji, a nie są główną siłą przewodnią opowieści. Ale to też można by godzinami gadać o tym. Catalina, training again. Guess old military habits die hard, huh? If she hadn't betrayed the Erste Empire to save Lyria, who knows where we'd be now? Coś ciągle o tym Imperium mówią, bo my żeśmy coś poświęcili, żeby ratować tę dziewczynę,
I ta nasza tutaj 24-letnia towarzyszka również. A swoją drogą, jednej rzeczy nie sprawdziłem. Zobaczmy sobie ten dzienniczek Liri. Gdzie to? Notki? Charaktery? O! To ten tutaj. Też nie wiadomo, ile ma lat. Tak czułem, że ma z 1000. Ile Gran ma lat? 15! Oho! Znowu jestem młody! Czyli 24-letnią podrywanie 24-letniej Kataliny nie wchodzi w rachubę. W ogóle podrywanie kogokolwiek nie wchodzi w rachubę, zważywszy na to, że mam 15 lat. Ja to lubię romanse. Historie miłosne lubię w grach. No ale nie wypada tutaj. Opowiadałem o tym parę razy w przypadku The Outer Worlds. Ja bardzo lubię tamtą historię miłosną, bo w niej nie uczestniczymy. I cała żenada, która się tam przytrafia, w ogóle nas nie dotyczy, jest dużo lepsza. Mam jakieś... trofeum zdobyłem. O, questy. Boże, żeby ogarnąć to całe menu. Jest dużo rzeczy. A tu chyba mogę coś, tak? No, jeden shard. Czyli coś, co pomaga mi ulepszyć broń chyba. I tutaj chyba też coś, ale tu nie ma nagrody, tak? Jak jest nagroda, to jest taka skrzyneczka obok. Też ci się podoba The Outer Worlds? No ja ze 3 razy przeszedłem. The Outer Worlds, fantastyczna sprawa. Chociaż dodatki są nudne, słabe są dodatki, moim zdaniem. No ale... Yes, old military. Hi, Catalina. What you doing? Thought I might get in some training. I once spent hours practicing my strikes. Oh, no wonder you're a master swordswoman. Not yet, I'm afraid. Maybe I'm halfway there at best. You're no slouch either, buddy. But I wonder who's better, you or Catalina. To znaczy, okej. Kto jest lepszy? Ja czy Catalina? No wiadomo, że Catalina. Nawet jeżeli to nieprawda. Probably Catalina. It's hard to say at a glance, though it might be fun to cross swords sometime. You mean like a sparring match? I wouldn't know who to root for. Jesus, to jest urocze, nie mogę. Widzicie, co mi się przypomina? Captain, before we proceed any further, I have just one thing. Make sure to check our mastery points from time to time. Battles may begin to feel tense if we don't sharpen our skills. Fajnie było być młodym człowiekiem i wierzyć w takie, w taką fantazję uroczą. Postacie zdobywają punkty mastery przy levelowaniu i to poprawia statystyki, uczy się nowych skilli i tak dalej, i tak dalej. No to tego to nie widziałem. O Jezu. Dobra. Masteries, to jest to. Okej. Każdy ma swoje, ale widzę, że to dosyć liniowe, z jakimś delikatnym rozgałęzieniem tylko. Gran. Czy ja mam jakieś, mam 12 punktów mastery. Kurde, jeżeli to są wspólne punkty dla wszystkich postaci, to ja właśnie nie wiem, czy warto inwestować w inne postacie, jeżeli one są do zmiany często. Okej. Can't wait to try this out. No na razie chyba wszystko zainwestuję w mojego bohatera. No bo nie wiem jeszcze, kogo polubię. To musi być jakiś taki mechanizm, który jest przyjazny dla użytkowników. Ale nie wiem... Czy te punkty się zdobywa, czy jest określona ilość? Okej. Zobaczmy. Są inne postacie. A, Catalina. Rekham. O rany. Może jakby był jakiś lekarz tutaj. Ona jest jakąś łuczniczką, czymś w rodzaju. Nie, co? No czarodziejka to jest. Rany boskie. Rzuca kulę ognia. Albo, aha. Okej. Albo lody, albo płomienie. W porządku. Ten jeszcze, Eugene. Rosetta. To się rozgałęzia dosyć szybko. Wróciliśmy do Grana. Czyli tej naszej, ta Liria to jest taką towarzyszką, ale ona nie bierze udziału w walce. Okej. Teraz pytanie, czy ja mogę pójść jednocześnie tu? I tu?
Skybound Art Damage. Chyba w takie fizyczne obrażenia. Pójdziemy. Nikt mi tu nic nie może podpowiedzieć za bardzo na czacie, rozumiem. Okej. Okay. I dobra, jeszcze coś tutaj mamy. Hefty. Na razie... O, jest! Panie, to drzewko to jest duże drzewko. Shit! I potem jeszcze coś się tutaj rozszerza. Zobacz, czy inne postacie mają swoje własne punkty. No to słuszna uwaga. Nie, nie ma. Tak myślałem, że mamy wspólne. Tak samo jak na levelowanie broni. Na levelowanie broni też są wspólne. To jest power, to w lewym dolnym rogu. To chyba jest najważniejsza wartość, nie? What should we do first? So many choices. If you're done looking around, we can start heading to the meetup spot a little early. No, no, not like that. Czy wrócę jeszcze do Minecrafta? No ja wiem. Może wrócę. Jak zrobią z Minecrafta pełnoprawnego RPGa, to może. Tam zawsze w tym Minecrafcie się zbierało jakieś takie, jak się kopało węgiel, to wypadały jakieś takie zielone, zawsze mi się wydawało, że to są punkty doświadczenia. Mówię, kurde, to fajnie by było. Pewnie są jakieś mody, które to robią. Dla mnie ideolo byłoby. Gdybym, im więcej kopię, tym szybciej na przykład, tym zdobywam punkty doświadczenia do kopania i potem trochę wolniej mi się kilo zużywa, albo jest większa szansa na znalezienie jakiegoś zasobu, czy coś. Pełno jest modów RPG do Minecrafta? Jakoś tak nie mogę. Nie mogę znaleźć żadnego, który by mnie... No dosyć dużo czasu. Ja tu spędziłem was godzinę łażąc po tym mieście. Jest jeszcze trochę questów pobocznych było, których nie wziąłem. Jakiś tam, jak ta gra wychodziła, to oglądałem materiał jakiegoś youtubera na ten temat i on powiedział, że lepiej nie brać pobocznych na początku, lepiej zrobić wątek główny i potem dopiero poboczny. Ciekawe podejście, ale... Visited new islands, met new people. It hasn't always been the safest trip, but you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. And since our lives are intertwined, let's make the most of our journey together. Oh. Yeah. Now my face feels a little hot. Come on. No, co to ja miałem powiedzieć? No, gdzieś ostatnio były jakieś takie... Chodzi mi po głowie jakaś gra JRPG, która była trzyczęściowa i że robią remake'i pierwszych dwóch części i trzecią część wydają. I tak pomyślałem sobie, o kurde, to fajnie byłoby pograć taką historię od początku do końca. No bo tutaj trudno sięgnąć po tę historię od początku. Ale takie naprawdę klasyki, które dla wielu ludzi są super ważne. We've got time to burn, it seems. Anyone will... Almost forgot this. Mm-hmm. Hmm? You guys hear that? All right, I'm off. Klasyczne anime, co? Pardon my rudeness. I don't do well with lizards. Nie jestem lizardem. Wkręciłem się już. We didn't mean to startle you. And we certainly don't intend on starting any trouble. Actually, we're a crew of humble skyfarers. This is Vern. I assure you he means no harm. A propos dubbingu angielskiego, mnie zawsze triggeruje, jak ktoś mówi, że japońskie gry to tylko japoński dubbing. Każdy se gra jak lubi, ale muszę przyznać, że jak oglądam anime, to faktycznie z angielskim dubbingiem jest trochę słabo.
zdecydowanie wolę ten japoński z napisami, ale generalnie też nie lubię napisów, więc ostatecznie wybieram ten angielski częściej niż bym chciał. Ale w grach nie mam takiego problemu. Nie mam takiego tutaj dyskomfortu, że to są totalnie japońskie postacie i że musi być po japońsku. Nie, ten angielski mi zapasuje. Te głosiki zresztą tych dziewczynek, one są takie w tym angielskim, brzmią bardzo, bardzo spoko i wiarygodnie. Więc tu nie mam takiego problemu. W sensie problemu. Tu nie dostrzegam w ogóle jakiegokolwiek problemu z językiem angielskim. If anything, he's quite the lovable dragon once you get to know him. Well, you've got it all wrong, Catalina. I'm a cool dragon. Huh. Skyfarers, you say? Oh, allow me to introduce myself. My name is... My name is... Roland, you've got to help us. A tornado suddenly hit our village out of nowhere. A tornado? But something have angered Tempeel's primal beast? Huh? Remain here in Folka. I'll handle the rest. Primal beast? To są bestie pierwotne, czy to są bestie takie z elementami związane? Jakiś obrońca chyba tej wioski. Ran off in a hurry. And I heard him say primal beast. We should follow him. Czyli pewnie o to chodzi w tej historii. Na razie, wstępnie, że te bestie takie pierwotne się coś szaleją. Excuse me. Yes. What? There are still people stuck in Tempeel. Oh, what do we do? What do we do? No, jest chyba nasz statek już. Chociaż nie, to jest jakiś inny. Nie wiem. So the altar suddenly lit up, you know? And the wind was like a whoosh. And that primeval god is not happy. Slow down. Take a few deep breaths and tell me exactly what happened. Okay. Okay. I'm calm. An altar, fierce winds, and what they call a primeval god. Sound familiar? Yeah, it does. Smells fishy. It's gotta be connected to Bahamut going ballistic on us. Ja sobie na pewno sobie pogram Final Fantasy 7 remake, ale jak wyjdzie Rebirth na peceta. Wiadomo, czy wyjdzie i czy kiedy wyjdzie? Wiem, że to się nie sprzedało jakoś bardzo dobrze na PS5. I też chyba wtedy ludzie ze Square Enix postanowili zrezygnować z puszczania gier na jedną platformę i że będą puszczali od razu na wszystko, co się da. Well, we can't ignore people in trouble. Exactamundo. Right then. I know what I have to do. Time to get moving. Excuse me. Ah. Hello again. The situation is a bit out of hand, as you can see. If you need something from me, can it wait? I must leave town for a spell. Then I'll cut to the chase. Allow us to join you. Say that again? It seems you're in a predicament. Depending on the situation, we could be of help. I appreciate the offer, I really do, but... You mentioned a primal beast, right? If that's the problem, we want to lend a hand. We hit our own snag as soon as we arrived in this Skydom. Bet your round of drinks, whatever you're facing has to do with us, too. Simply put, our goals are aligned. It takes two to tango, wouldn't you say? I don't know. Though, more hands would certainly be welcome. Chcą pomóc, to bierz. I won't look a gift horse in the mouth. Anything can happen out there. You should get organized before we head out. No, muszę, mniej komentuję, bo chcę poznać tę historię jednak. Pomijanie tych dialogów zabija chyba cały sens. Czyli możemy mieć cztery postacie w drużynie i muszę dokonać wyboru, party. Formacja. Okej, jest cztery. Chyba nic nie ma tutaj o formacji. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności ich ułożę. Czyli mojego bohatera też mogę zmienić, tak? Kogo my tu lubimy? Katalinę lubimy. To chyba nawet nie ma wyboru. Trzeba ją wziąć, nie?
a pozostałe postacie mogę sobie dobrać swobodnie. Może to też jest tak zrobione, że w jakiej tej grze ja widziałem? Chyba właśnie w The Outer Worlds też się dobiera tak party przed wyjściem w świat i są postacie, które muszą być w danym queście i one są wtedy... W kilku grach widziałem takie rozwiązanie. Chyba w Mass Effectie też tak. W Mass Effectie chyba tak było bardziej. Czy ja zdziecinniłem na stare lata? Gdybyś chciał tak zdziecinnieć. Kto by nie chciał? Dobra, weźmiemy tą Io. Z nadzieją, że ona będzie leczyć. Samych kobiet to nie wezmę. Weźmiemy Rekama, bo ten pijak. A może potrzebujemy z dystansu. Caitlina walczy z bliska, ja z bliska. Ten strzela, niech będzie. Co państwo na to? No. Można ich jeszcze jakoś przesuwać? Nie. A sprawdzę. Mojego też. A, mogę zmienić swojego bohatera. Ciekawe. Tak trochę dziwnie, nie? I'll give it my damnedest. Fajnie byłoby strzelać z daleka, tak mówiłem, że mam na to ochotę. Ale to mój chłop, no to niech będzie. Ale trzeba będzie spróbować sobie też innych rzeczy. See that counter? That's where we can pick up new quests. Let's check back often, okay? Clear quest, raise your level. Okay. Fate episodes. Kurde, czasami jest za dużo informacji. I nawet jak się staram ogarnąć wszystko, to jeszcze jest historia w grze. Są jakieś takie nowe mechaniki. A mam nadzieję, że to z czasem się uda przyswoić. Bo ja to tak trochę gram w państwa towarzystwie, żeby się pochwalić, że gram w grę. Taką, ale... No, większość pewnie spędzę czasu samodzielnie w to grając. The ship will depart shortly. Is everyone ready? Yep, we're good to go. Good. All aboard the airship. There's no time to waste. Nie ma się czym chwalić? Ja wiem. Trzeba chwalić się tym, że się jest wszechstronnym, a nie upartym. To nie jest chyba nasz statek. Chyba, że coś się zmieniło, ale wydaje mi się, że nasz był większy. I miał inne te... Tak, to jest chyba statek tego ziomeczka tutaj. Moi kompanii tak, zdobywają punkty doświadczenia, można ulepszać ich broń i można ich skill pointy ulepszać. Do your thing, autopilot. So, I bet you're wondering who I am. I work for the Church of Fulca, mostly as a vicar. Call me Roland. Ksiądz. I'm Catalina, protector of this crew. Name's Rackham. Cheers. And I'm Io. Eugen here. Rosetta. Wszyscy są z nami, no to dobrze. I'm Lyria. Nice to meet you. Gorzej, jak potem jest 16 postaci, to wszystkie się witają? Rany boskie. Wow. I can't imagine captaining a crew at your age. Well, I'm not exactly a slouch myself. You see, I'm kind of a Mr. Fix-It, handling all the odd jobs after church. From furniture repair to marriage counseling, I can mend it all. Results guaranteed. O rany. Naprawia meble. Jesus. Naprawia meble, pomaga w rozwodach i jest ten psychologiem rodzinnym. Bardzo wszechstronny jegomość. Too dramatic, huh? This guy's a few apples short of a bushel. He'll hear you, dummy. Glad you're with us. High five, fix it, dude. Dude? Once again, my name is Roland. Yep, heard you the first time. Cheers, fix it, dude. But it's Roland. Totalny nieogar. Nie mogę. Nie mogę tej historii. Cudowne to jest doświadczenie, no. Rozdział drugi, proszę państwa. Kto by pomyślał, że dotrzemy tak daleko? Widzicie, proszę państwa, parę banów na streamie i od razu we wszystko da się pograć. Chyba tylko cierpliwości i wyrozumiałości.
No dalej rozmawiamy, co? A, teraz ruszamy. She's not the most luxurious ship, but I assure you she's skyworthy. Zobaczymy, na ile będą otwarte te światy, bo widzę, że to są wyspy, więc one są siłą rzeczy ograniczone. Wow, this part of the sky is full of islands. Indeed. They form the archipelago, and one of them is home to Folka. So this other island we're flying to, will we be arriving soon? Yes, we'll be there shortly. I just hope the islanders are evacuating as we speak. You said we're going to Tempeel, right? What kind of place is it? It's a bustling mining village. All the rare metals they dig up put them on the map. What? Does anyone else see that? I mean, the wind around the island. You can actually see it. Huh, yeah. Why is it all weird? Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza, że się nie odzywam za często. Liczę na to, że te dialogi też gdzieś tam ktoś sobie poczyta. Nie wiem, czy to jest taka gra, która się nadaje na streama albo na YouTube'a. No, co poradzić? Czasami człowiek musi sobie pograć coś takiego. Odyseję? Cały czas gram w Odyseję. Fajnie są zrobione te kascenki. Only a pro would turn starboard to stabilize the ship. I'll set her down a bit farther from the mines. It's about to get bumpy. Everyone, grab onto something. To jest właśnie to, o czym mówiłem przy mimice twarzy. Tutaj praktycznie w ogóle nie ma mimiki twarzy poza takimi prostymi zabiegami. I jakoś to fajnie, czuć emocje tych postaci. Nie? Może to też w takich bardzo współczesnych, graficznie zaangażowanych gier nadal ta mimika wygląda sztucznie, a tutaj wygląda dużo ciekawiej. Roland, we should talk. I see. The abnormal winds agitated the goblins, who in turn attacked the islanders. We managed to escape, but the others... I pray the worst hasn't befallen them. Szkoda, że nie ma serii z Persony 5? Coś, ty kto by to oglądał? Ty i twoich dwóch kolegów. No, takie rzeczy są... Dużo czasu musiałbym poświęcić, tylko... He needs our aid, Captain. Did somebody call for goblin exterminators? Okay. We'll handle the goblins. Are you sure? That'd certainly take a load off my shoulders. Talk about having the right crew for the job. Thanks a lot. No, wreszcie. Będzie można trochę powywijać mieczem. After I get all these people aboard the airship. If you happen to see any more islanders out there, could you give them assistance? Yep, you got it. Oh, I almost forgot to give you this. If anything happens, we can communicate with each other using this device. Radyjko jest. Looks like a flower glued to a box. It's a type of transceiver. It'll allow us to talk over long distances. Aren't transceivers expensive? Are you sure you want to give us one? Yep, don't worry. I didn't pay for it, since I put it together myself. Ah, check this out. It even has a nifty light attachment. Why don't you turn it on, Vern, when you want to grab everyone's attention? Might come in handy. Nice. You got skills, Fix-It dude. It's Roland. Huh. Who'd have thunk you could make sweet gizmos like this? Thank you. We'll definitely make good use of it. Follow that road, and it'll take you to Tempeel. Please help anyone you see. I'm counting on you. Move it, people. Zastanawiam się. O tak. Najpierw to. Okej, okay. To są te specjalne ataki. Oni będą używali indywidualnie ich. Niech ich używają. Co jeszcze chciałbym zobaczyć? Czy można zmieniać postacie w trakcie walki? Ktoś mi powiedział. Bo chciałbym spróbować sobie inne postacie. Just a moment.
This here's hallowed ground. No, nie dadzą mi wyjść. Każdy mi musi coś powiedzieć. If you need to rest, find this crystal. You can even stock up on supplies and fix up your weapons. No i myślę, że cierpliwość zachodnich graczy jest na dużo niższym poziomie niż cierpliwość graczy azjatyckich. Jak sobie porównam tę grę do typowej zachodniej gry, to ilość czasu, jaki trzeba poświęcić na to, żeby poznać tę historię, jest, dysproporcje są straszne między akcją a dialogami. Na niekorzyść akcji. Ale no, jak już masz odpowiedni mindset, jesteś przygotowany na to, że będą te dysproporcje, to inaczej się do tego podchodzi, ale to... Myślę, że większość gier azjatyckich właśnie mi umyka dlatego, że ja niecierpliwie chcę sobie pograć za wszelką cenę, a mi tutaj... O nie! Azjaci się wczuwają i nie mają żadnego problemu z cierpliwością. Być może tak jest. Zresztą anime chyba też jest opowiadane tak. Okay, tu są jeszcze jakieś dużo rzeczy w tej mechanice walki. Przez chwilę miałem link atak i teraz przegapiłem go. Zakładam, że pozostali moi ludkowie. You better stay focused. Hey! Roger that. I won't fail you. Strasznie ciężko jest ogarnąć to, co się dzieje w tej walce. No, przyjemnie się wywija tym mieczem, ale... Ale ciężko w ogóle jakąkolwiek taktykę dostrzec w tej grze drużynowej. There. That's the last of them. Now to set the captured people free. Myślę, że z tym mam problem największy, że wywijam tym mieczem i nie widzę. Nie widzę taktyki w tym żadnej. Ale pewnie z czasem będą trudniejsze walki. Io, take care of their injuries. I'm on it. Thank you. Wiecie, na czym polega problem takich długich wprowadzeń, że tak naprawdę inwestujecie swój czas, a nie wiecie, czy ostatecznie wam się spodoba gameplay i tak dalej. To dlatego czasami pewnie cierpliwości brakuje. Że musisz poświęcić 2 godziny na to, żeby wejść w tę historię, a potem się okaże, że ci się nie podoba zupełnie nic. I dlatego czasami odrzuca po pół godzinie, mówisz, kurde no, nie wiem, czy to dla mnie, czy to nie dla mnie. Gdzie kamerka? Tak czasami zniknę tutaj. Zobaczmy sobie na mapę. To jest dużo skarbów do znalezienia. Może potem będę miał jakieś umiejętności, które pozwolą mi... O proszę. Dostrzegać na radarze te rzeczy. Tam chyba jakaś skrzynka jest pod koniec, nie? Też nie chcę iść za daleko, bo tu każą mi się cofnąć. Dobra, ogarnę tę skrzynkę. I wrócę. Jakby Wiedźmin 4 tak wyglądał, w ogóle by mi nie przeszkadzało to zupełnie. Pod warunkiem, że byłby dobry gameplayowo. Nawet wolałbym, żeby tak wyglądał, żeby był dobrze zoptymalizowany i żeby świat był większy. Dobra, gra musi być przede wszystkim dobrze zoptymalizowana. Jak to się uda uzyskać, to można myśleć nad innymi rzeczami. Hej! Co cię naszło na granie w tę grę? Tragicznie się prezentuje. O, już masz ty. Już ci daję.
Twoja stara też się tragicznie prezentuje. I co, twojemu staremu to przeszkadza? Nie, bo w miłości chodzi o coś więcej. Nie lubię, jak ktoś w ten sposób ocenia rzeczy. Piękne to jest, absolutnie, niezaprzeczalnie. Można to lubić, można tego nie lubić, ale... Wonder why the coppers going after settlements. They usually steer way clear of towns. With more people. Jak można powiedzieć, że to się źle, że to źle wygląda? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Rozumiałbym jeszcze, nie moja grafika, czy coś, nie? No to wiadomo, nie? To nie dla mnie, to rozumiem, ale... Kurde, co chwilę jakieś skrzynki, ja pierpapier. Chyba jest pod spodem. Coś tu jest pod spodem? Zdecydowanie muszę w jakiegoś strzelca zainwestować. Patrzę trochę orientację z bliska. Za stary jestem. Either way, watch out. To ci wytłumaczy, jak banujesz. Proszę, nie banuj. Ale co mi kto wytłumaczy? Możesz mi wytłumaczyć, dlaczego ci się gra nie podoba, ale nie możesz mi wytłumaczyć, dlaczego uważasz, że jest paskudna. Nie, to nawet nie to. No, podleczyłem się. Save'a można zrobić? Do tej pory nie było save'ów? O rany boskie. Ja nie banuję nigdy. U mnie nie ma banów, u mnie są timeouty. No zawsze jest takie ryzyko przy komunikacji ze streamerem. Powiesz coś, co w normalnych warunkach normalnie przychodzi, a... A dzisiaj jest akurat wyjątkowy dzień. I mi się poziom tolerancji zmniejsza. Kurde, chciałbym mieć jakąś umiejętność, która by pokazywała mi te obiekty na tym, na radarze. Może tak to powinno się właśnie ogrywać, że sobie stoisz z dystansu i patrzysz, jak twoi sojusznicy tłuką. Moja opinia o Zeldzie? Uważam, że Zelda jest średnia, ale to głównie, głównie ze względu na technologię. Ja bardzo chętnie bym pograł w Zeldę, gdyby ona była w 60 klatkach chociażby. Ja nie lubię Switcha za bardzo. W ogóle to nie lubię Nintendo za bardzo jako firmy, ale... To jest inna historia zupełnie. A, proszę bardzo. What's this? Ej! Dobra, na szczęście. Przestraszyłem się, że wszystko trzeba rozwalać. Jak się wszystko rozwali, to będą pieniążki. Tak jak w grach Lego. No, tylko z takich lecą. Lecą z beczek. Czyli Immortals Phoenix Rising. Trochę grałem, ale ostatecznie to chyba przed premierą grałem. Oni strasznie dużo gadają w czasie walki, nie? Kiedyś mówiłem, że co? Że azjatycki styl i kultura mi się nie podobają? Nigdy tak nie mówiłem. Mówiłem, że... Co ja mówiłem? Zresztą mówiłem, ale na pewno nie na temat kultury i stylu.
Czasami mam problemy ze sterowaniem w takich w grach azjatyckich. Ale tu się da ogarnąć. Jak Pandaria wychodziła, to było coś takiego? Nie, no, słuchacie różnych streamerów, wam się mieszają rzeczy. Ja to nie narzekałem na Pandarię tak bardzo. Gdzieś tu widzę skrzynkę. A, tu jest. Let's see. Neat. No dobrze, proszę państwa. Wystarczy już tego dobrego. Będę sobie już grał prywatnie. Zależało mi na tym, żeby trochę wam pokazać. Komuś może na YouTubie się spodoba i sobie pogra. A ja łykam i pozdrawiam. I miłej niedzieli życzę państwu.